Cześć, tutaj nas bardziej lubię książki niż ludzi i opowiem wam dzisiaj o 15 wynalazkach. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy znacie ich twórców lub twórczynie, a jeżeli chcecie się pośmiać albo jesteście ciekawi innych wynalazków, niekoniecznie tych udanych, to koniecznie sięgnijcie po nową książkę Adama Kay'a. Jego popularne naukowe książki są najlepsze dla młodych ludzi, jest mnóstwo żartów, słup, przekozackie ilustracje, a przy okazji mnóstwo faktów i wiedzy. Kocham wszystkie jego książki, ale ta o wynalazkach będzie chyba w pierwszej trójce. To co, lecimy! W krajach zachodu papieru toaletowego używa się zaledwie od 130 lat, chociaż Chińczycy wymyślili go 700 lat temu. A z kolei papier w rolkach wyprodukowano po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w 1879 roku. Pierwszy prysznic skonstruował William Fellam. Przyjmuje się, że szczoteczka do zębów została wynaleziona w Chinach około roku 1498, a pierwszą szczoteczkę produkowaną masowo stworzył w 1780 roku William Addis z Anglii. Konstrukcja pierwszego modelu szczoteczki była dosyć skomplikowana, dlatego że mieliśmy rączkę z kości albo Bambusa. Były w niej wywiercone otwory, w których umieszczano sierść niedźwiedzia, świni albo konia. Mamy szczoteczkę, ale co z pastą? W starożytnym Egipcie zęby czyszczono miksturą składającą się ze sproszkowanych kości, kopyt, skorupek, jaj, przypraw i oczywiście moczu. 200 lat temu wcale nie było lepiej, dlatego że używano mydła wymieszanego z pokruszonymi tostami. Pierwsza pasta, która była podobna do tych z dzisiaj, trafiła na rynek w 1870 roku i została wymyślona przez dentystę Washingtona Sheffielda. William Ballock był amerykańskim wydawcą i wynalazcą, który w 18 w roku opatentował maszynę rotacyjną do drukowania dwustronnego gazet. To zrewolucjonizowało przemysł poligraficzny i dziennikarstwo, Przyczyniła się do tego, że wszystko było szybciej, a kilka lat po swoim wynalazku Balog został przypadkowo zabity przez swoją własną prasę rotacyjną. Sara Gapi była angielską wynalazczynią i pierwszą kobietą, która opatentowała most w 1811 roku. Wymyśliła też inne rzeczy, takie na przykład jak łóżko z wbudowanym sprzętem do ćwiczeń, urządzenie do dzbanka na herbatę albo kawę, w którym można byłoby gotować jajka na parze. Wymyśliła na czy nie do utrzymywania ciepła tostów i urządzenie do uszczelniania statków. Folia bąbelkowa została wynaleziona przez dwóch inżynierów, Alfreda Fieldinga i Marka Chavanesa w 1957 roku. Co ciekawe, oni zaprojektowali trójwymiarową plastikową tapetę, która co prawda nie weszła do produkcji, niby się nie spodobała, ale za to na jej podstawie powstała właśnie folia bąbelkowa. Lillian Gilbert była amerykańską psycholożką i inżynierką, była pionierką w stosowaniu psychologii do badań nad czasem i ruchem, a do jej najbardziej znanych innowacji należą półki w lodówce oraz kosz na śmieci otwierany nożnym pedałem. Mary von Briten-Brown z kolei była amerykańską pielęgniarką i też wynalazczynią i w 1966 roku wynalazła domowy system alarmowania wideo, czyli innymi słowy była pionierką monitoringu. Pierwsze w historii pasy na przejściu dla pieszych namalowano w 1951 roku na drodze w Slow, niedaleko Londynu, a nazwę zebra wymyślił James Callaghan, późniejszy premier Wielkiej Brytanii. Karl Freiherr Dress von Sauerbron Pierwowzór roweru otrzymał na niego patent w 1818 roku. Była to tak zwana maszyna biegowa, pojazd sprawiano w ruch przez odpychanie się nogami od ziemi. Możecie kojarzyć to z rowerków dla dzieci. Kiedyś zgodnie z przepisami przed każdym samochodem musiał kroczyć człowiek z czerwoną flagą, kiedy pierwsze samochody pojawiły się na drodze, rząd uznał, że trzeba przed nimi ostrzegać pieszych, a zajazdą bez osoby wymachującej flagą przed samochodem można było trafić do aresztu. A grawkę wymyślił w 1849 roku Walter Hunt. Pierwsze puzzle zrobił w 1762 roku. Map John Spillsbury, żeby ułatwić dzieciom naukę geografii. W 1904 roku Elizabeth Maggie stworzyła The Landlord's Game, a w 1932 roku Charles Darrow opracował zmodyfikowaną wersję tej gry i nadał jej nazwę Monopoly. Mary Anderson w 1903 roku wymyśliła wycieraczki do samochodu, ale firmy samochodowe nie były zainteresowane. Dopiero w 1967 roku Robert Kearns zaprezentował bardzo podobny projekt. I zyskał wielką popularność. Bonus słowo robot pochodzi od słowiańskiego robota i zostało spopularyzowane dzięki sztuce roboty uniwersalne Rossuma Karla Czapka z 1921 roku. A na koniec kilka wynalazków, których byśmy nie mieli, gdyby nie podróże w kosmos. Pianka memory, niewidoczne aparaty ortodontyczne, GPS, aparaty fotograficzne w telefonach, soczewki odporne na zarysowania i ręczne odkurzacze. I tak jak zawsze w filmie znajdziecie kilka ciekawostek w książce jest ich o wiele, wiele więcej. Adam Kay naprawdę pisze rewelacyjnie: ze wszystkiego się śmieje, więc dzieciakom i młodzieży naprawdę bardzo się te książki podobają. Znajdziemy tutaj wynalazki nie tylko te, które przetrwały, które się udały i z których korzystamy do dzisiaj. Są też takie wynalazki, które generalnie nie za bardzo się udały. Albo które były nietrafione. Mamy historię przedmiotów od naprawdę bardzo, bardzo podstawowych, i od dawna po współczesność, po komputery, poloty w kosmos. Świetna to jest rzecz i z całego serca polecam. I na koniec jeszcze mam dla Was kilka przykładów wiedzy bezużytecznej, którą mam nadzieję gdzieś kiedyś puścicie w świat. Thomas Kraper otworzył pierwszy na świecie sklep z sedesami. Lodówka wytrzyma ciężar słonia w 1939 roku. Pewna firma chciała w ten sposób udowodnić wytrzymałość swoich lodówek, i udało jej się to. Rekord świata w prasowaniu bez przerwy wynosi 100 godzin. Benjamin Franklin wynalazł płetwy do pływania, fotel bujany, soczewki dwuogniskowe, harmonijkę szklaną, a nawet cewnik urologiczny. W mieście A Coruña w Hiszpanii produkuje się więcej mleka niż gdziekolwiek indziej w całej Hiszpanii. Mieszkańcy są z tego bardzo dumni, dlatego na niektórych przejściach znajdują się łaty zamiast pasów. Pierwszy mandat za przekroczenie prędkości wystawiono w 1896 roku i był za jechanie 13 km na godzinę, a ograniczenie było do 3 km na godzinę. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.